Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że czekaliście na Mierzymy. Dzisiaj będzie małe Mierzymy z Primarka. Wczoraj wybrałam się do Galerii Młociny. Rzadko tam jestem, powiem wam, że jak jestem, to już idę do Primarka, bo nigdzie indziej tego sklepu nie ma. Jest to takie wielkie, wiecie, powrót do przeszłości tak w zasadzie, bo jak się kiedyś jeździło do Anglii, to czy do Irlandii, Primark to było to. Więc kochani, zaczynam od tego, że mam na sobie szlafrok z nowej kolekcji Lulalove w karpie koi. Tutaj ma kieszonki, jest to taki szlafrok, narzutka, można to nosić na plażę, można to nosić latem, czy jako w ogóle taką narzutkę na co dzień do noszenia, na jakiś tam topik, czy możecie nosić jako szlafrok, podobno jest to zrobione z bawełny, takiego bambusa, trzeba bardzo delikatnie prać. To jest jedyny minus i mam też cytrynową, cytrynową wam pokażę w innym filmie, ale przejdźmy do zakupów w Primarku, taka paka wielka, ciężka i pokażę wam, co złowiłam. Także kochani, zaczynamy. Po kolei wszystko wam podam z cenami. Skarpetki. 7 par, 11 zł. Za 7 par uważam 3. Będę wam też podawała cenę w euro. Widzę, że przelicznik jest całkiem dobry. 11 zł, 3 euro. Także korzystnie dla nas. No, więc czarne, krótkie skarpetki. Wczoraj robiłam akurat porządek w bieliźnie, w skarpetach i wyrzuciłam połowę, część tych, które były nienoszone, oddaję też dla potrzebujących. No, także mam miejsce na nowe. I stwierdziłam po prostu, że całe czarne będą świetne, bo wiecie, bo nie będę musiała szukać pary. Kolejna rzecz to ten przecudnej urody sweterek dla córki, tęczowy. I za ten sweterek dałam 47 zł, przeliczone z 11 euro. Tak wygląda. Jest to akrylowy sweterek, ale za to jest prześliczny. Ma piękne guziki. Także już patrzę. Wydaje mi się, że będzie akrylowy w całości. Poliester, akryl i elastan, więc całe sztuczne. Ale bardzo mi się spodobał, jest mięciutki. No i wiecie, i będzie fajny na jakiś tam topik, żeby założyć do latania już na wiosnę. Bardzo fajna rzecz. Kupiłam też takie biker shorty Elki. I bałam się, że będą sztuczne, ale one nie są całe sztuczne. Są z dodatkiem wiskozy. W większości jest to wiskoza i trochę właśnie elastiku. I tu mam L-kę i za te shorty dałam 8 euro, czyli u nas 34 zł. Shorty takie, no nie wiem jak to nazwać, biker short, coś takiego. Tak wygląda i były też beżowe, są naprawdę elastyczne, także zaraz je sobie założę. A do tego, kochani, mierzę pierwszą rzecz, czyli taką bluzkę, którą zobaczyłam zaraz na wejściu. I w Primarku jest bardzo dużo kolorowych rzeczy na wiosnę. Naprawdę są żarówiaste, są neonowe, są wesołe, bo wszyscy mamy już chyba dosyć po tej, wiecie, długiej zimie tych szaroburych rzeczy. Więc ten t-shirt kosztował 34 zł, 8 euro i wzięłam rozmiar L. Chciałam wziąć mniejszy, bo jest naprawdę obszerny, ale były tylko L-ki i XL-ki tam właśnie w sklepie. No i tutaj mamy napisane Seattle, Washington State 1980. Ja mam 84 rocznik, ale blisko, blisko. Także fajnej jakości, gruba bawełna. Naprawdę spodobała mi się jakość. I to jest taka, wiecie, sukienko, oversize'owy top. Także mierzę sobie ten zestaw, no i to będzie już taki zestaw typowo letni. No i tak wyglądam w tym komplecie. Bluzka jest naprawdę bardzo obszerna. Jest taka totalnie boxy, oversize, taki męski krój. To jest taki mój zestaw na rower, ja go tak nazywam, lub po domu. Shorty są bardzo wygodne, są bardzo też wysokie tutaj. Nie wiem, czy nie będą zjeżdżać jeszcze, bo ten materiał jest taki dosyć śliski, ale naprawdę bardzo, bardzo wygodny, na pewno często będę w nich chodzić. Taki zestaw już naprawdę mam ochotę na wiosnę i na lato, także to będzie mój zestaw taki do latania po domu, czy właśnie na rower. Jeszcze wam pokażę niżej. I tak się prezentują te shorty. Jak widzicie, są wysokie i bluzka jest dosyć długa. Kolejną rzeczą są takie shorty jeansowe. Te shorty zobaczyłam na takiej reklamie i dziewczyna przepięknie w nich wyglądała. Podejrzewam, że na mnie będą krótsze niż na nią. To jest rozmiar 44, kosztowały 55 zł. Takie klasyczne shorty, obawiam się tylko, że będą trochę krótkie. Ja wolę, jak shorty mają trochę dłuższe nogawki. No ale za 55 zł nie ma co wybrzydzać, przymierzam. Nie mierzyłam ich w sklepie, także zobaczymy. No i te shorty tak wyglądają. Także są dosyć krótkie, tu mnie denerwuje, że tak są krótkie, ale tu za to są bardzo wysokie, mam tutaj sporo miejsca. Także wygodne, no takie do latania, chociaż mogły być dla mnie trochę, na mój gust, trochę tutaj dłuższe, mieć nogawki, parę centymetrów, żeby nie mieć pupy na wierzchu. Ale powiem wam, że zdecydowanie wygodne jest to, że one są aż tak wysokie. To jest super, że tutaj są tak, wiecie, naprawdę trzymają wszystko i są mega, mega wygodne. Także mam pozytywne zdanie na ich temat. Były jeszcze czarne i chyba były jeszcze jaśniejsze niebieskie z tego względu. W ogóle trochę tych shortów było i wszystkie były za 55
5 chyba złotych, więc dobra cena. Kolejna rzecz to torebka, nie śmiejcie się, ale podobają mi się te torebki malutkie Jacquemus, nie pamiętam jak się czyta, i nie chciało mi się kupować jej za tyle pieniędzy, więc kupiłam sobie po prostu taką mini torebkę. Zobaczę, czy będę w niej chodziła, czy nie. Za 34 zł można podjąć to ryzyko, nie będę wydawać, wiecie, nie wiem ile tam ta torebka kosztuje, pewnie jest 3000. Jak wiecie, to napiszcie. Już kiedyś wam Zary takie mini torebki pokazywałam. Były też piękne, fioletowe. W ogóle teraz w wielu sklepach te torebeczki są. One są małe. Czekajcie, czy mi tu wejdzie telefon? Wejdzie, ale po skosie. Są te torebeczki w Primarku. Jak chcecie mieć podobny look za mniejszą kasę, no 34 zł, to można sobie wydać. Także muszę jeszcze ten pasek rozprostować. I tak wygląda. No fajna taka torebeczka, żeby sobie po prostu coś tu wrzucić. Czy jakieś klucze, czy wiecie, czy kartę, czy właśnie telefon. I naprawdę spoko ma design, natomiast no, nie wydajecie tak dużo kasy. Ten pasek jedynie właśnie musi być troszeczkę bardziej rozciągnięty, żeby dobrze wyglądał. Ale uważam, że całkiem spoko zakup, jak za tą cenę, jak nie to córka się będzie bawiła. Wiecie, to też jest chwilowa moda, takie malutkie torebeczki, to oczywiście przyszło i zniknie, a uważam, że właśnie za taką cenę można sobie kupić w Primarku. Widziałam też takie torebki w Mango, są dostępne, więc jak jesteście zainteresowani, możecie sobie poszperać. Ale w Primarze są czarne, beżowe i widziałam piękne liliowe. Natomiast beż uważam, że jest taki uniwersalny. No słodka jest ta torebka, co tu dużo mówić. Przepiękna. Mam tu, słuchajcie, spodnie i nie mam pojęcia, czy będą dobre, czy nie. Mam tutaj leginsy jegging, rozmiar 42. I te leginsy kosztują 8 funtów. Nie mam przeliczenia na polską cenę tutaj. Natomiast na 8 funtów, czyli będą naprawdę niedrogie. Rozciągliwy pas, coś podobnego jak w Calcedonii, i są dosyć krótkie, więc myślę, że będą fajne właśnie na wiosnę do wszystkiego tak naprawdę, gdzie chcemy odsłonić kostki, do jakichś sneakersów. Zobaczymy, jak będą leżały, także już je zakładam. Nie wiem, czy są takie uciągliwe. Zobaczę, jak będą leżeć. No powiem wam, że mogłam przymierzyć, bo wydawało mi się, że będą elastyczne, a w ogóle nie są elastyczne. Doszły mi tutaj, wiecie, do połowy ud, dotąd dociągnęłam i dalej przez tyłek mi już nie przeszły. Także raczej dla wąsko biodrzastych są te spodnie. Wyślę je to po prostu do siostry. Mam tutaj kolejne spodnie, tu mam akurat w rozmiarze 44 i te, słuchajcie, były za 55 zł, 13 euro i te się wydają już właśnie elastyczne. I słuchajcie, do tego mam bluzę, bluzę wam zaraz pokażę, najpierw wciągnę te spodnie. To jest model High Waist Skinny, czyli po prostu wysokie jeansy w kolorze takim pięknym, szarym. Więc zobaczmy, jak leżą High Waist Skinny. Wow, takich jeansów dawno nie miałam na sobie, tak wygodnych. Red, jak one leżą. One są jak druga skóra. Zaraz wam pokażę z bliska. Ale jeansy, które mi to przypomina, to są Jamie's Top Shopu. Jak macie dziewczyny Jamie's Top Shopu, to spokojnie możecie kupić te za 55 zł. Wygodne, wysokie. Zobaczcie, tak wyglądają. Są naprawdę tutaj wysokie. Tak wyglądają. Szare. Przepiękne. Super leżą na pupie. Tutaj są dosyć wysokie, też się trzymają, nie zjeżdżają. Rewelacja. Jestem zadowolona z tych jeansów. Ekstra. Muszę zobaczyć inne kolory. Bardzo wygodne, super elastyczne. No i takie jeansy lubię, które mi nie zjeżdżają, które są wygodne, które są elastyczne, są jak druga skóra, a nie takie sztywne. Podobają mi się boyfriendy, ale boyfriendy są, kurczę, wszystkie sztywne. Naprawdę. Kolejna taka wesoła rzecz, którą zobaczyłam przy wejściu, to bluza. I te bluzy były w dwóch odcieniach, była też niebieska i też była śliczna, więc zobaczę, jak ta będzie mi się nosiła i najwyżej sobie pójdę. To jest Elka i słuchajcie, cena to jest 16 euro. 70 zł, a więc bardzo cienka w ogóle jest, to nie jest jakaś gruba bluza, to jest cieniusieńka bawełna. No i przepiękne połączenie kolorów, myślę, że idealne na wiosnę i lato. Także mierzę i zobaczmy, jak na mnie leży. Bluza jest fajna, ale jest bardzo cieniutka. Widzę tutaj, a coś się przyczepiło, że prześwituje mi stanik. Widzicie stanik, obrys? To jest czarny stanik i po prostu prześwituje przez bluzę, więc możecie sobie wyobrazić, jak jest cieniutka. Mogła być dla mnie odrobinę dłuższa. Jest taka na styk, tak jakby trochę sprana. Ale spoko, spoko. Jestem po prostu wysoka, więc dla mnie tak, na mnie tak leży. No jest dosyć szeroka, jak to bluza, ma taki klasyczny krój. Dosyć wąskie tutaj rękawy, więc to mi się podoba. No i kaptur, także myślę, że naprawdę przepiękna, ożywiająca. Ja się w niej bardzo fajnie czuję. Będę w niej na pewno chodzić, bo jest cienka. Nie lubię takich grubych bluz, no chyba, że jest naprawdę bardzo zimno. Więc fajnie wygląda, ale z jeansów jestem tak zadowolona dzisiaj, z nich nie wyjdę, już w nich zostaje i założę sobie zaraz do nich jakąś koszulę. Co tu jeszcze mam, bo coś tu jeszcze znajdę w mojej torbie.
chusteczki za 6 zł, dwa opakowania. I tych jeszcze nie miałam, to są Clear and Cool facial Cleansing Wipes. 25 w jednym, wegańskie, robione w UK. Więc mamy 50 chusteczek za 6 zł, to jest spoko cena. Co dalej? Rzęsy, słuchajcie, wzięłam te rzęsy, były jeszcze za 6 zł, a wyglądają bardzo ładnie, bardzo obiecująco. Także zobaczymy, jak będą wyglądały na oku. Pewnie w jakimś makijażu w następnych dniach Wam je pokażę. No za 6 to jest spoko. Było dużo rzęs, było dużo zestawów. Były rzęsy, wiecie, i za 25 zł, i za 30, takie mega wypasione. No ale tutaj chciałam przetestować takie tańsze. No i coś tam jeszcze mam. Fajna w ogóle ta torba, ogromna. I mam jeszcze zestaw rajstop. Ja rajstop mam sporo, ale akurat 40 nie miałam. Te są takie w porządku, to nie są takie rajstopy, które będzie się nosić 100 razy, ale są takie, wiecie, no na 2-3 razy założymy. Mam Elkę 4 euro, czyli 17 zł u nas, dobry jest ten przelicznik, nie? Trzy pary, już je kupowałam, jak byłam u siostry. No i mam jeszcze leginsy, wzięłam sobie i tutaj wzięłam sobie M-kę. Jak byłam u siostry, kupiłam Elki i były za duże, więc jeżeli chodzi o leginsy w Primarku, polecam Wam brać jednak mniejsze. Tutaj mam 5 euro, 12 zł sobie liczył za leginsy, więc naprawdę spoko cena. Te leginsy są bardzo spoko jakości. Dzisiaj miałam na sobie rano takie leginsy z HM-u, które były tak tragicznej jakości, a dałam za nie więcej. Także to był mój mały haul z Primarka, małe mierzymy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli chodzi o rzeczy, to było mnóstwo rzeczy do domu, natomiast rzeczy do domu dla mnie bardzo przypominają Pepco, więc nie ma po co kupować w Primarku, jak mamy takie rzeczy w Pepco. Jeżeli chodzi o rzeczy dla dzieci, to jest duży wybór, szczególnie dla maluszków, dla takich bardzo małych dzieci. Króluje Lilo i Stitch, Mickey, dalej mamy sporo Harry'ego Pottera, trochę Król Lew, jeżeli chodzi o bajki, trochę było ze Spidermana, z Marvela również, jeżeli chodzi o chłopaków. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Buty, no to mnóstwo klapek, ja akurat nie kupowałam nic, ale jest wybór ogromny. Dajcie znać, czy chcecie oglądać częściej hole z Primarka, moje zdobycze, to się będę częściej tam wybierać i szukać różnych ciekawych rzeczy. Zostawcie mi kciuki do góry, jeżeli podobał Wam się ten film, jeżeli miło ze mną spędziliście czas i zostawcie mi koniecznie subskrypcję, bo to mi bardzo pomaga, jak piszecie komentarz lub zostawicie kciuka do góry, serduszko, to dla mnie to bardzo dużo znaczy. Także dzięki za dziś, dzięki za spędzanie czasu ze mną i widzimy się. Buziaki!